Dzień dobry, witam Kruk. Cześć. Co my tu robimy koło tego pola kukurydzy? No, stoimy przed naszymi dwoma gospodarkami. Dobra, to oprowadzaj. Pierwszy idziemy do ciebie. Dobra. A mnie to już przywitał. No i ty tak. Zaczniemy od lewej. Mamy tutaj John Deere'a 6920 od AgroSieci z turem. Tu mamy w sumie tak. Tu mamy łyżkę, widły i widły. W sensie to są widły do obornika, a to są widły do palet. Zgadza się. Tutaj mam header 5-metrowy do klasa i wózek. No i tutaj mamy Mega 208. Tak. Tutaj nic nie ma z tego, co pamiętam. Poczekaj, jeszcze nie doszedłem. No, już widać nawet przez deski. Tutaj mamy prasę. Jako jedyny we wsi mam prasę, dlatego będę temu panu usługiwał. Tutaj nawozy i nasiona. To mało istotna rzecz. Tak, tak. Chodź. No już idę. Dobra. Tutaj. Dalej mamy tutaj paszowóz Kuna King. Nie wiem jaka pojemność. Nieważne. 12 ton ona ma. Niecałe. Tu mam klasa Ariona 610 z obciążnikiem. No, są tutaj mamy Amaco D9 4000 super, 4-metrowy. Ja mam taki sam, tylko że trójkę. No, kultywator Synchro 3030 od Pottingera, 3-metrowy. Tutaj talerzówka Kervelanda. Wall Kervelanda. Tylko to powiedział, ładnie. Ładnie. Czego się czepiasz? 3000. 3000. Tutaj rozsiewacz Raunch Axis. Raunch. 51. Unia Rex. Rex. No. Dalej mamy silosy Michałek. Michał. Jest, Michał jest, oczywiście. Hliegl. Tutaj przyczepa do no, do słomy, do różnych palotów. No, a tu jest płot i weź mojego kombajna, ale nieważne. No, tutaj mamy zagrabiarkę Kuna. Tak samo mamy tutaj też i kosiarkę Kuna. Mamy też również 5-skibowy pług Agromasza. I tutaj... Tutaj są przyczepki. Mamy tutaj SIPME PR 12000 Eco, 12000 litrów i mamy tutaj Belgera 8 ton. No i w sumie z tyłu tam nic nie ma. Mamy pod jak nie, dwie krowy. No dobra, jedna. A to może jak u jedna, ciebie jak są dwie. Czy dwie są? No u mnie jest jedna. To nie jest synchronizowane, więc... No przecież wiem. Myślę, że to z mojej gospodarki. Dobra, to wychodzimy od sąsiada. Ma bogatszy płot ode mnie. Zaraz... Co? Nie, no znowu to drzewo położył. No debil. To nie... No choinkę ci sąsiad przyniosłem. Wypierdzę to drzewo są. Poszedł z tym drzewem. Dobra, niech to leży. No. Tutaj jest mój fędzik 314 Vario, obciążniczek ładny. No, zostaw go. Twoich maszyn nie podnosiłem. I przyczesareczkę Pottingera. Jakaś malutka taka. Sąsiad nie ma, a ja mam. No i paszał ten sam, bo większy nie chce wejść. No musi, nie? No daj. Ty idź kosić już, bo nie chcę robić. Widełki, kiszonka. Łyżka. Mój piękny Massey 3095. Kosiareczka Ferdynanda, elegancka. Bin, a nie Michał. To jest Bin. Kejsik. Header 5,5 metra.
przyczepka na belki jakaś. Figielek taki sam jak sąsiad dłużej. Pierwszy miałem ją. Cicho, nieważne. No, przyczepa wejgelka i autosłanka jakaś malutka. No, jeszcze powiedz, na jakiej mapie gramy. No i tutaj talerzówka, siewnik, kulter, kub. W takim skrócie. Mapa to flaszka. Połówka, liter. Ale to połowa, jakby ktoś nie wiedział. No i tu stoi nawóz. Znaczy no, nawóz stoi w rozsiewaczu. Opryskiwacz i nasion. Krup, co ty byłeś dzisiaj robił? Ja dzisiaj żniwa. Dlatego, że mam więcej do koszenia niż ty. No, a ja dopiero trawę kosić. Nie wiem, czy ping mój internet to wytrzyma. Zobaczymy. Będzie tragicznie, to coś się wymyśli. Aha, bo tu jest manualne podczepianie i kosiarki nie mogę palić. Bo wałka nie ma. Para, na jakie pole by tu jechać? Ja chyba pojadę golić 93. Jo, 93 jadę golić. Ogólnie wiesz, że ty za nie ma u nas? Bo wyszedł z kanału? Co? Ty co wyszedł? No, wyszedł. Masej! Ale ty żeś dostał wpalnik z tą kosiarką. Ale powiem ci, że ta łąka jest ciekawa, bo ona jest pod górę. I tu będzie ciekawie belki robić. Ciekawe, czy się belki będą starsze, czy nie. Taka, bo jest ciężka misja. Co ciężko jest nam się pewnie złamać, co? Nie, złamać nie. Gorzej, że nie widzisz, czy samochód jedzie. O Boże. A, bo nie powiedzieliśmy, ile mamy hektarów na start. Ja mam 4,33. A ja mam 4,31. Oczywiście bez łąki. No, łąk nie liczymy. Ja mam chyba troszkę większą z tego, co tak liczył wtedy. No, ja mam 20-30 chyba arów wysokiego. A ja mam 40. Na pole to bym widział. Ale nie chcę mi się. Żeby ci się no coś chciało. Co? Cokolwiek. W końcu nie można rzekać, że nic wojskie dwójki nie ma. No co? Nic, jadę na pole. Żeś narzekał, że tylko jakby i podstawowe mapy były. Jak on ma ciężko tę masę z tą kosiarką po tą górę. Jakby nie było pingu, to bym się wykończył. Serio kupiłeś te małe pole z ziemniaczkami? No. No te ziemniaki są do likwidacji, jak coś. A, to dlatego tej czwarem tam jechał, jak wszyscy pomnią. Nie, bo to kontrakt był. Ale stwierdziłem, że go nie robię, bo gdzieś przyszedł. Ale po co ci był ten kontrakt? No nie, no tak o, bo mi się nudziło. Skoro mi tak już pieniądze musiał oddać. Nie. No właśnie, zapomnieliśmy powiedzieć, że na start mamy 25 tysięcy. No ale to widać. Ja już mam 24,99, nawet nie wiem skąd, ale... Dobra, gdzieś trzeba kosiarkę postawić. Tutaj może być trochę ciężko z tą mapą. Znaczy mapą, bardziej to z internetem niż z mapą. Bo nieraz może zlagować i się władować w drzewo albo w płot.
Miotanie jest włączone, jest. Dobra, trzeba zapiąć przyczepy i jechać kosić, tak? Ty, a jak ja puszczę sobie pracownika... No? To on mi dojedzie na pole? Myślę, że tak. Bo falomoda nie mamy, z tego co widzę. Czego nie mamy? Falomoda. Nie. Mamy kurs playa. Ja do tego się pytam, czy jak pracownika, to czy on mi dojedzie na pole? Myślę, że dojechał. O, ogółem gramy na normalnym poziomie trudności. Jak zadecydowaliśmy z Kacprem. Normalnym poziomie. Albo średnim, tak. Jak to woli. No. Niby jedzie. Dwie przyczepy puściłem i teraz jadę kombajnie. Czyli ci go z pysami budowaliśmy, żeby nie było. Kogo lepsza gospodarka, nie wiem. Kruk, jak myślisz, kogo gospodarka jest lepsza? Twoja czy moja? Nie wiem. Wydaje mi się, że są poruchy. Co ty nie robi? Tak powiem budować. Nawet wyszła ta gospodarka. Nie. Gdzie ten jedzie, baran? Gdzieś tam po łące jedzie, sąsiada. Mógłbym w sumie na ten asfalt wyjechać, zapomniałem. Nie łące? Myślę... Nie. No? Ty, ja się tu nie złam na kombajny. Muszę cofnąć. Bo... Ha, tak to zrobił. Wiesz, że ten mój pracownik przejechał przez twoją łąkę, żeby na asfalt wyjechać? A które pole jedziesz kosić? Na trójkąt. A, 84. Jo. Nie wiem, ja mam jeszcze na 84. Nie, jak to pole się nazywało? O! Zobaczyłem się do tyłu i prawie się nie zmieściłem. Na 50 jeszcze mam grepak. Także, że trochę, trochę będzie. Wyjechałem na jedno z większych pól. Kaszelne. Powiem ci, że przez tę wioskę przedostać się kombajnem, to zarobiście, nie? A co, jak będziemy mieć jakieś New Hollandy? CH? CX? Wiesz, że ten mój kombajn ledwo się mieści na asfalcie z samochodem? Mój też. A ten tam pewnie zarobił samochód. Muszę go zaraz tam ogarnąć, bo mi zarobić kasę żadną. Już być lekarz. Kasę. Sarna se stanęła na polu i zadowolona. Wyrąbane jajca ma. A co masz na 84? Rzepak. Jedno małe pole rzepaku. Na 97 średnicy. Myślę, że w następnym odcinku możesz jechać na 97. Ja bym pojechał na 126, żebyśmy koło siebie kosili. Nie wiem. Bo ja tam też mam średnicę, chyba na pojeździe. Na średnicę. Ogólnie mapa fajna, tylko że trochę brakuje mi drzew na tych miedzach. No tak trochę pusto jest między polami. No, tak, ale... Ale... Idzie przejść, jak tak teraz patrząc... Mimo, że na tym polu mam kwasty, nie wiem ile mam nawożenia, bo jak kupowałem, to nie sprawdzałem, to i tak mimo tego, że są kwasty, dobrze sypię. I trochę chyba tego, nikt tego nie sprawdza.
Dobra, mój pracownik jedzie, to najważniejsze. Sprawdzałem tylko, gdzie co jest wypisane, nie? Żeby nie mieć tak jak ty, że gdzieś ziemniaki. W sensie... A to tam ile tam jest? Tam jest 12 ar, takie małe poletko, to wiesz. To mógłbyś nawet zostawić te ziemniaki. No mógłbym, tylko czym by to wykopał? Pewnie naga dostanę w najgorszym momencie, jeżeli podjazd pod header. A nie, jednak nie dostanę. No dziwo. A, mój pracownik już innym razem, dobra. Oczywiście muszę wyjść, żeby podłączyć węże i wałek. O, ten Chris ma dźwięki. Takie jak 19. Zarobiłeś się, że nie zmienili tych rzeczy. No, to tak nie. Co, że już po odcinku? Nie. Co? O? Nie. Gdzie truk? Nie wiem, wylazł. Ktoś tam zaczął drzeć apel do niego i wylazł. Odcinek dalej się nagrywa. No. Pozdrawiamy Kluka i jego żonę. Dobra, trzeba to wyłączyć jednak. To. Bo sobie przypadek ci pieca palię. Ja się chciałem zobaczyć, czy jest po prostu. Tylko ta pasza mineralna Stauman to jest dla trup? No, do pasza wody się to dorzuca. A nie można tak normalnie tego wrzucić? Nie. Nikawa pozycja armoriusów drogowa. Wróciłem. Co się stało? Kto tam mordę wydarł? Bo było coś takiego, że ktoś mordę wydarł i coś wylazł. Wiesz, na Wigilię Niemcy przyjechali, nie? Ja. Każdy tu. Na Wigilię Niemcy przyjechali i ciocia przyjechała. Zobaczyć, jak tam jest w wojnie. Mi wydarło mordę, że mam za małe łóżko. Za małe łóżko. To ty co mogłeś położyć łóżko, bo na wielkie. Czy co, to już cztery chyba złamam. Ani jednego, kochę. No to gratuluję łóżka ze stali. Ze stali. Ale powiem ci, że zarobicie ten trójkąt jest. Nie wiadomo jak wykosić. Na Ciechowie miałem taką łąkę, to tak kombinowałem. Jak się do tego zabrać. Że stwierdziłem potem, że ją sprzedam, bo to tylko myślenia. Nie no, trzeba po prostu jak najszybciej kupić pole numer 83, ale to i tak nic nie zmieni, bo i tak będzie tutaj kończy. Tylko że dużo większy. No właśnie. No ale już nie będzie tyle kręcenia. I dalej byś nie wiedział, jak ich kosić. Nie, no, tak jak idzie droga, bo tak jest najdalej. Jak coś do GPS-a mamy w kranach. Wiem, że mamy GPS-a, bo sprawdzałem. Ale nie używam go, bo w tym kombajnie nie wypada. No ja też nie używam. Ale w John Deere jest GPS, w klasie jest GPS, także... A ja nie mam. No myślę, że maszyny fajne na start sobie dobraliśmy. Każdy sam wybierał, żeby nie było. Każdy sam tego krótki wszystko dodał. Jak wszystko dodał? No musiał dodać na serwer, nie? Serwer, ale on ci wybierał. Jak wybierał? O, ty,
Doradzałem mu tylko. Twoje doradzania, moje strony. Myślę, że ale czat na jeden na razie. Na promocji nie ma co patrzeć, bo i tak nas nie stać. Jo. Co? Kacper, coś mówi, nie są Buenos Aires. Ja bym to tu mogę, ale ja mówię, ja nie wyszukam, tak, jak o tym, jak o dobra. Nawet 3 ton nie dało z tego pola. Nawet 3 ton? No, 2700 dało. Z tego tylko ja jestem. Ja jestem ciekaw, jakie tam nawożenie było. Nie wiem, pewnie zerowe albo na pierwszym stopniu. A zachwaszczenie było? Były, jakieś tam małe chwasty były. No też tam. Jo, to tam. Ale mam mi kurwo modlę. No, bo nie mam na przycisk mikrofonu, tylko na... Jadę jeszcze pszenicę kosić. Krówce nic nie mówisz. Skupiam się. To jest do naszej ulubionej. A nie, no żyję. Na pewno na GPS-ie jeździsz. Ja nie jeżdżę na GPS-ie. W klasie nie wypada. No zaraz się zrobi. Jeszcze w Wilnie nie ma. Kupy, ja już mam pełnego klasa. Mam 98% chyba ma. Dobra, trzeba zrobić to. Co za to pole masz tak? Dwa pola swoje mam. No właśnie. Ale co, myślisz, że dużo z tej całej będę miał kasy? Co? Myślisz, że dużo kasy będę miał z tej całej? Myślę, że trochę na pewno zarobisz. Ja rekompensuję ci to. Modlę po plachę. Czy jako ten header jest tak wysoko, że nic nie widać, tylko przez motory to trzeba patrzeć. No kruka, my kiedy główkę obalamy na tym. No czekaj, bo ten tyco, trzeba to wyruszyć. No chuj mnie wycisz po jebie. To nie u mnie. Jak nie u ciebie? No to u Helmuta. No to Wilczur się płaciłem za cały czas. To jest u Helmuta. No. Kurna, przyczepił. Idę takie ukłonowiganie. Helmut ze starym paniem brzucha robi. A my to zapis. Nie, nie,
Czarnego diabła? Co mówisz, Michał? Tam kilka tam mordy, kurwa. A co się dzieje? No stary, pierdolni od choince. Akurat, bre. Jakiej choince? Nieważne, no. Dobra. Przecież gram już. To moja wina, że dzisiaj Wigilia. Sobota 24 grudnia, 14.31. Kasper, tak z ciekawości, ile masz pól? Pól? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. A. To ja mam cztery. No ale mam takie bardziej mniejsze kawałki. Tak, no ja mam właśnie takie... Większe, mniejsze. Takie półśrednie. Jo. Te 93 chyba jest największe. Dobra. A, nie, 93 jest większe. Ale pszenica dużo lepiej sypie, bo tych chwasty są muschnięte. Stary ramty. Roundupem przejechał. Ja. Ale tu słoneczniki ładne są po lewej. Takie żółte. O, a jak zobaczysz na mapę, to się okaże, że fero na tym paski. Wymagane wapno. Wymagana orka pewnie? Czy nie? Okracową orkę mam włączoną. Tu jest niby nabiedzenia 0%, jak pisze. 0% jest nabiedzenia. No ale to pierwszy sezon zawsze tak jest. Ja. No wiadomo, to nie są pola uprawione przed kontrolą, to jest pola. Tak sobie to jakoś leci, nie? Ja. No ale fajnie się gra. Nawet nie laguje. No nie. Ja mam 50 FPS stałe. A ja mam 58. 60. Więc tak sobie jakoś to leci, nie? No ja akurat mam słabszy jakiś Kasper. Ale wyrabiam. Najgodniej. Ważne, że się fajnie gra, że nie laguje. Później to dopiero będzie fajnie, jak już cosplaye zaczną wchodzić na pola. No. Morderko widzę cię tam.
Brawo. To ja będę musiał cię wysypać, bo ja nie przejadę, więc. Ja już nas się wysypałem. A co golisz? Rzepak? Rzepak. Najpierw rzepak. A co, jest ja mam 335 godzin w tej grze. Tylko. Ty masz pewnie z 1000, co tu? Ale tego. No godzin. 44. No. Cztery i pół tony z okrążenia. To nie jest tragiczne chyba, co? No to ja tym rozpakam. Ty będziesz jechał koło mnie, jak będziesz jechał z przyczepami? Nie wiem. Chyba tak, bo będziesz miał najbliżej. No ja tu prosto będę grzał, tak jak idzie droga. No to będziesz przejeżdżał później, bo jak ma pole na 10. A ty tam jesteś, trzy pola dalej. Ja. Ja cię widzę nawet. Ja cię też. Rozmnażany jesteś, ale cię widzę. U mnie nawet nie masz. U mnie jesteś czerwony cały. Jak ten klas chodzi? Łyżka do ziemi przyciągnięta. Tak, rozgadnij, ile mam godzin przegramy w 20. 20? 8 godzin na kuchni. No chyba, że doliczymy 10 godzin tego farminga tej wersji, trudniej jest. Ale nie wiem. Ja już był widać. Ja tak mam 10 stronów. Zapis automatyczny. Co jest kruk? Chyba będziemy powoli kończyć, co? No, bo ja bym chyba. No, mam 33 minuty. 30 minut? No, szybko leci, co? No. Zresztą zawsze szybko leci, jak się fajnie gra. No. To powoli. No, jak skończę kościć, to poleci 44. Ty miałeś lepiej, bo to od początku wróciłeś. Jo. Ja się nawet cieszę, że dołożyłem sobie to koszenie trawy. Pytałeś, kiedy ten film będzie? Nie wiem. No pytałem wcześniej. Nie w tym roku na pewno. Ja. Pytałem, że na pewno. A jutro co, jest niedziela, ja? A, jutro mam. Dobra, nieważne. Właśnie gier klub zleciał. Muszę obejrzeć. No dzisiaj wleciał.
Ewentualnie na wtorek. Teraz na wtorek? No. Ten odcinek? Ja. Możesz dać. Ciekawe w ogóle, jak to się przyjmie. Bo tak naprawdę żadnej nie masz z efektu 22 oprócz na oryginalnych mapach. No, ja wiem o tym. Ja o tym dokładnie wiem. Dlatego fajnie, że świetnego trafiliśmy. I teraz w piątek ostatni film z The Foresta wleci. A już nie masz dalej? No, dalej nie mamy już. To ciekawe, co się stało z Michaelem. No, tam coś gadał, że nie ma czasu i po nowym roku dopiero będziemy tak się coś gadał. No. Ale to z nim nie wiadomo, więc ewentualnie piątek będzie wolny, nie? No. Żeby wstawiać tutaj połowę. Ciekawe, jak to z tą Dąbrówką będzie tutaj jeszcze. Nie wiem. Nie wiem. Tego trzeba już nie wiem. To jakbym we wtorek to wsadził, ten wtorek, to trochę średnio wyjdzie, co? Bo w poniedziałek no, był Entwick. Ewentualnie zrobić małą podmiankę i zrobić w środę, a we wtorek wrzucić Felsbruna. Felak, chcesz. Czy dwa razy 22 ma być poszło? Nie wiem, to już jest ciebie zależy. Mi by bardziej na piątek pasowało, a na piątek mam Foresta ostatniego. Niby od widzów to bardziej zależy, ale wiesz, na odcinek będzie tu fakcie wstawiony wtedy. Ja, a wiesz, że ja muszę robić kółko i się sypać, bo nie objadę? Bo a ja tak właśnie... Mam 60%. Nie, no, 56. To następny odcinek już czegoś innego robimy, tak? No ja już nic do korzenia nie będę miał, więc... Ja będę siano przewracał. I pracował. Nie. Będę przewracał i chyba będę siał... Rzepak tutaj, na 61. Ja na 63 będę miał rzepak. Na 61 będę rzepak siał. I chyba te 89 będę likwidował. O tutaj, tutaj. Te moje 12 arów. Nie, 9 arów, bo powierzchnia terenu to jest 12 arów, a pole ma 9 arów. Dobra, kończymy, co? Ja. To powiedz ostatnie dwa zdania. Na razie trzymajcie się, cześć. Miało być zdanie, a nie... Dobra, niech będzie, na razie.